Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Połaniec, 11 listopada jest jednym z najpiękniejszych dni w historii Polski, gdyż obchodzimy w nim Narodowe Święto Niepodległości. Przypomina ono o wydarzeniach, które miały miejsce w 1918 roku, o szczęśliwych dniach, kiedy to marzenia wielu pokoleń Polaków, okupione męczeństwem straconych, stały się faktem. Przypomina zarazem o kilkunastu dziesiątkach lat trudnych, bolesnych, wypełnionych ofiarą krwi, ale i uporczywym, codziennym trwaniem ciężką, mozolną pracą i wiarą w szczęśliwy finał. To wyjątkowe święto w naszej tradycji narodowej, pełne optymizmu i nadziei. Nie sposób nie wspomnieć w tym dniu o wielkich Polakach, o marszałku Józefie Piłsudskim, wybitnym działaczu społecznym i niepodległościowym, naczelniku państwa polskiego, który to, ciekawostka, 1 kwietnia 1935 roku został honorowym obywatelem naszego miasta Połańca. Cześć i chwała bohaterom. Połaniec ma nowy maszt, na którym powiewa dumnie biało-czerwona flaga. Projekt pod biało-czerwoną ma na celu uczczenie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów i triumfatorów. Symbolika ta ma za znaczenie integrację lokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana jest pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Zapraszam do czynnego udziału w uroczystościach z okazji tego pięknego dla nas wszystkich narodowego święta. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę.